Temat jest tak poważny, że w oryginalnym zamierzeniu to miały być 3 odcinki, nie jeden. Postaram się zmieścić wszystko w odcinku jednym. Czyli generalnie zarysuję temat. Jaki temat dzisiaj? Dzisiaj temat aborcji. I tu od razu jest prośba, że jeśli oglądasz ten odcinek i chcesz wyciągnąć jakiekolwiek zdanie z tego, co ja powiem, to obejrzyj go w całości. Bo każda część tego odcinka ma swoje odniesienie do całości. I każda część wyrwana z kontekstu będzie częścią wyrwaną z kontekstu. Mój głos jest taką próbą spojrzenia inaczej. Mój głos jest taką, jest nieobejmowaniem strony, nie wiem, czy to nazwać konfliktem, sporem, czy jakkolwiek to nazwać, tak? Mój głos, jak każdy głos, który będzie w projekcie Owca, jest głosem, który ma skierować oczy gdzie indziej. Pokazać rzeczywistość z troszeczkę innego punktu widzenia, może szerszego, może... No generalnie szukamy rozwiązań. Pozwólcie, że spojrzę na temat z kilku perspektyw. Po pierwsze, z takiej perspektywy stricte humanistycznej. Tak? Każdy z nas jest inny. Każdy z nas, my chrześcijanie wierzymy, jest stworzony na inaczej. Tak? Mamy inne odciski palców, mamy inne źrenice oka, mamy inny ton głosu. Nasz kod DNA jest inny i niepowtarzalny i nigdy nie było, nigdy nie będzie takiego człowieka jak ty czy ja. Tak? Jesteśmy jedyni i niepowtarzalni. To jest nauka. I generalnie patrząc z tego punktu, każdy z nas ma też inną, niepowtarzalną misję w tym świecie. Mamy inne talenty, mamy inne zdolności. Mamy do zrobienia coś innego. W zeszłym roku, w 2019, dokonano na całym świecie takich oficjalnych, zarejestrowanych 42, niemal 42,5 miliona aborcji. Czyli 42,5 miliona osób z unikalnymi talentami nie pojawiło się na tym świecie. I to jest rzecz, która mnie porusza o tyle, że to może być mój punkt widzenia i to może być jakby moja wizja na to, ale skoro każdy ma swoją indywidualną misję, to część tych misji, 42,5 miliona misji, nigdy się nie odbędzie. Nie będzie pewnych wynalazków, nie będzie pewnych rozwiązań ekonomicznych, nie będzie pewnych rozwiązań społecznych, tak? Nie będzie muzyki, nie będzie filmów. Tak? Nie pojawią się pewne dzieła sztuki. Nigdy. Tak? Żyjemy w uboższym świecie. Tak? Raz ten świat jest uboższy. My, chrześcijanie, wierzymy, że jest uboższy z powodu grzechu. Grzechu pierwszych rodziców, który otworzył świat na działanie złego ducha. A dwa, zubażamy go sobie trochę sami. No przez to, że dekompletujemy go. Są pewni naukowcy, którzy nigdy się nie urodzą. Pewni wynalazcy, muzycy, artyści, aktorzy. Ich nigdy nie będzie. I tu sięgnąłem do historii niektórych znanych, lubianych ludzi, którzy żyją. A żyją dzięki temu, że ktoś w ostatnim momencie zdecydował, że nie dokona aborcji. Kolejność jest dowolna, nie? Justin Bieber. Jego mama usłyszała bardzo wiele razy, żeby usunęła tą ciążę. Celine Dion. Jej mama była zdruzgotana wieścią o 14 ciąży, ale na szczęście poszła do znajomego księdza zapytać, co ma zrobić.
Gdyby nie to, nigdy nie usłyszelibyśmy jej głosu. Steve Jobs. Mało brakowało, a nie mielibyśmy produktów Apple'a. Ponieważ on co prawda, ponieważ jego rodzice rozważali aborcję i zostało, ale na szczęście zdecydowali się, że urodzą dziecko i oddadzą do adopcji. I trafił do dobrej, kochającej rodziny. I dzięki temu mam z czego robić nagrania na żywo. Cher, kolejna aktorka i piosenkarka. Jej mama, kiedy ona się poczęła, miała tylko 19 lat i rozpoczynała karierę w Hollywood. Zmieniła zdanie, czekając już przed drzwiami gabinetu ginekologicznego. Nigdy nie usłyszelibyśmy jej głosu. I tu zaskoczenie. Jan Paweł II. Jego mama usłyszała od lekarza: nie przeżyje pani tego porodu. Proszę dokonać aborcji. To powiedział lekarz z autorytetem. Chwile brakły, a nie mielibyśmy wielkiego papieża Polaka. Tu też ciekawa historia. Beethoven. Jego ojciec cierpiał na syfilis, jego mama cierpiała na gruźlicę. Mieli już 4 dzieci, z czego jedno było niewidome, drugie umarło w młodym wieku, przy urodzeniu umarło. Trzecie było głuchonieme, a czwarte miało gruźlicę. To była 5. ciąża. Z najrozsądniejszym rozwiązaniem było ją usunąć. Na szczęście tak się nie stało. Andrea Bocelli. Przepiękny tenor, przepiękny głos. Człowiek, który wzbogaca nasz świat brzmieniem swojego głosu i tym, że przekracza granice i śpiewa z różnymi artystami. Jego mama po operacji wyrostka robaczkowego w czasie ciąży usłyszała, że musi dokonać aborcji, bo dziecko urodzi się z wadą. Nie urodził się w 100% zdrowy, ale nie mielibyśmy go. Jack Nicholson. Podobna historia. I teraz przeskoczę z punktu widzenia humanistycznego, lekko naświetlonego chrześcijaństwem, do takiego punktu widzenia chrześcijańskiego w tym. Ponieważ zły zawsze atakuje tych, których się najbardziej boi. Czyli ja śmiem twierdzić, że wśród tych 42 milionów, które umarły w samym tylko zeszłym roku, albo wśród tych potencjalnych, bo to też czasem się mówi o potencjalnych dzieciach, nie? To nie mamy potencjalnych, naprawdę wielkich ludzi. Ich nigdy nie będzie. Spotkamy się z nimi w niebie, będziemy mogli zobaczyć, co straciliśmy. Na szczęście w niebie mamy pełnię. To jest mój pierwszy punkt. Drugi punkt jest taki, że mówią niektórzy współcześni mistycy, że za całym procederem aborcji nie stoją ludzie. Że cały proceder aborcji, znaczy stoją ludzie, ale generalnie to są ludzie, którzy oddają cześć takiemu starożytnemu bóstwu, które się pojawiało i gdzieś tam w tych religiach perskich, babilońskich, mezopotamskich. To bóstwo nazywa się Moloch. I kult tego bóstwa polegał na tym, że poświęcało się mu dzieci. I tak jak mówię, część współczesnych mistyków mówi, że ten proceder aborcji na tak wielką skalę jest to kontynuacja kultu Molocha. Czyli Moloch jest głodny. Należy poświęcić mu dzieci. Domaga się dzieci. I to jest odpowiedź na głód tego demona. Czyli jest to pewnego rodzaju walka duchowa. I w tym pierwszym przypadku, i w przypadku drugim. Święty Paweł pisze, że nie walczymy z ciałem,
i duszą, ale ze zwierzchnościami, z mocami na wyżynach niebieskich. Tak? Generalnie nasza walka przez życie, to czasami powtarzam na obcy, nasza walka przez życie jest walką z siłami ciemności, a z nimi nie walczymy normalnymi środkami. Walką przeciwko Królestwu Ciemności, Księstwu Ciemności, przepraszam, jest miłość, radość, pokój, opanowanie, serdeczność. To są narzędzia do walki ze złem. I tu rodzi się mój problem wielki, który mam, naprawdę, szczerze powiem, z obrońcami życia, tak? Lub tym gorzej z przeciwnikami aborcji, bo ta walka i te argumenty, chociaż to jest słuszna walka, chociaż to są dobre argumenty, ale to jest cały czas walka z człowiekiem. To jest cały czas walka z jakąś instytucją. Tak? Nie walczymy u źródła, bo u źródła walczy się przez modlitwę. Tak? Trzeba pokazać problem, trzeba zarysować problem. Te protesty są dobre. Tu na przykład franciszkanie od nowy stoją pod klinikami aborcyjnymi, rozdając róże w milczeniu. I o dziwo wielu z nich zostaje aresztowanych i wywleczonych do radiowozów za rozdawanie róży w milczeniu. To jest znak miłości. To jest znak miłości. Kolejnym problemem, który mam w tym temacie, jest to taki przykład ze Stanów Zjednoczonych. Sytuacja wygląda tak, że w katolickiej szkole średniej dziewczyna, która zajdzie w ciążę, musi opuścić tą szkołę. Powtórzę, w katolickiej szkole średniej. W publicznej generalnie może. I tu jest, moim skromnym zdaniem, jedna z głównych przyczyn, albo taka platforma, na której zły zbudował aborcję. Ponieważ my postawiliśmy grzech nieczystości na bardzo wysokim miejscu. Tak wysoko, że przesłonił nam rzeczywistość i przesłonił nam zagrożenie. A tym zagrożeniem jest właśnie to, że nastolatka, która chodzi do katolickiej szkoły w Stanach Zjednoczonych, idzie dokonać aborcji, bo chce skończyć szkołę. Ileż byłoby piękniej, gdyby szkoła przyjęła ją i gdyby stała się przykładem, ale nie negatywnym przykładem, tylko pozytywnym przykładem na to, że można. Że można. Że to jest życie. Że życie jest najważniejsze. I ten przykład tak naprawdę spowodował to, że postanowiłem nagrać ten film. I ten przykład tak naprawdę spowodował to, że nagrałem te wszystkie inne filmy. Bo widzicie, to jest, to co mówię, jest bardzo nieporadne i nieskładne, nie? Bo ja cały czas staram się, tak? Ale już wiem, że nie mogę ominąć tego tematu. Dla tego tematu uruchomiłem projekt Owca w tej wersji wizualnej po raz kolejny. Tak, odkładałem go przez bardzo długo. Jakie jest rozwiązanie? Rozwiązanie przyszło niedawno, bo ja miałem taką wielką obawę w sobie, że jako cywilizowane społeczeństwo doszliśmy do takiego miejsca w życiu tego społeczeństwa, że nie chcemy dzieci. Że nie kochamy dzieci. Nie jesteśmy w stanie przyjąć dzieci. A jedynie
postawa miłości i postawa oczekiwania i pragnienie dziecka, przyjęcia dziecka, da nam autorytet nad aborcją. Jeżeli nie będziemy kochać dzieci, każdych dzieci, wszystkich dzieci, poczętych w jakikolwiek sposób, nigdy nie zwyciężymy aborcji. Zawsze będziemy stali w pozycji zaszczutego psa, który próbuje się bronić, gryząc. Tak? Światło zaświeciło ostatnio. Ktoś przesłał mi film, to gdzieś było w środku pandemii, gdzie klinika na Ukrainie, która zajmuje się, jak to nazwać, nie wiem, produkowaniem dzieci na zlecenie. Tak, nagle miała problem, bo nie można się było przemieszczać i odbierać dzieci. Tak? I ten cały proceder jest oczywiście no, bardzo trudny do uniesienia z punktu widzenia chrześcijańskiego, ale dla mnie, zwłaszcza, że tam się pojawiła informacja o parze z Polski, która zamówiła dziecko, tak? Pojawiło się światło. Jest pragnienie. Pragniemy dzieci. Chcemy mieć dzieci. Tak? I skoro potrafimy sięgać i płacić bardzo duże pieniądze za to, żeby ktoś urodził nam dziecko w innym kraju, nielegalnie jakby sprowadzamy, to jak wielkie to musi być pragnienie. Czyli jest szansa, że te 42,5 miliona dzieci mogłoby, a przynajmniej część z nich, znaleźć kochających rodziców. Ja jestem takim rodzicem. Moja żona jest takim rodzicem. My od lat 16 staramy się o drugie dziecko. Tak? I od lat 16 modlimy się o drugie dziecko. Przez różne perypetie w życiu nie mogliśmy ukończyć procesu adopcyjnego w Polsce. Ale być może jesteśmy w momencie, gdzie zaświeciło światło po raz kolejny i być może zostaniemy rodzicami. Być może już za niedługo zostaniemy rodzicami po raz kolejny. Jest wiele takich małżeństw, które stara się, które pragnie, które modli się dzień i noc i które płacze co miesiąc, że nic się nie wydarzyło. Jedynie miłość da nam światło. Jedynie miłość da nam rozwiązanie na tak zwany problem aborcji. Żadne prawo, żadne zakazy, żadne rozwiązania nie znikną, tak? Samiśmy sobie naważyli piwa. Ja jestem o tym mocno przekonany. I jedynym rozwiązaniem jest to, żebyśmy pragnęli dzieci. Ja sobie kiedyś spisałem, jakich dzieci możemy pragnąć. Możemy pragnąć dzieci, które poczęły się u naszych dzieci. Możemy pragnąć dzieci, które poczęły się w pozamałżeńskich związkach. Możemy pragnąć dzieci, które poczęły się księżom. Możemy pragnąć dzieci, które poczęły się w dobrych domach, ale właśnie w jakichś takich dziwnych sytuacjach. Możemy pragnąć dzieci prostytutek. Możemy pragnąć dzieci poczętych z gwałtu. Tak? Możemy pragnąć dzieci, które poczynają się w rodzinach patologicznych. Tak? Dopóki
dziecko, dopóki poczęte życie nie stanie się pierwszą, najważniejszą wartością, cudem, świętością, darem Bożym, nigdy nie uda nam się wygrać z nieprzyjacielem. I można organizować sobie 1000 różańców do granic i innych akcji. To nie da nic, dopóki nie będzie konkretnych rozwiązań powodowanych miłością. One są. Jest dużo organizacji takich, które daje zamieszkanie samotnym mamom, które daje zamieszkanie, daje wsparcie rodzinom, u których kolejne dziecko jest trudne do przyjęcia ze względów materialnych. Jedno okno życia na jedno miasto. W moim rodzimym mieście, Wrocławiu, mamy okno życia. To jest takie miejsce, gdzie można bezpiecznie, anonimowo zostawić dziecko, którego się nie chce. Ktoś go przyjmie, kochający. Tak, ale jedno okno życia na niemal milionowe miasto to stanowczo za dużo. Tu jest potrzebna edukacja. Tu jest potrzebny inny sposób patrzenia. Tu jest potrzebne przewartościowanie, gdzie chęć przyjęcia, pragnienie przyjęcia dziecka i akceptacji dziecka i kochania dziecka i przyjęcia nawet pod swój dach osoby, która nie ma gdzie mieszkać, a jest w ciąży, lub przyjęcia tego dziecka pod swój dach, lub pomocy finansowej, realnej pomocy finansowej z mojej kieszeni, z mojego portfela. Nie jakichś rozwiązań wielkich, państwowych, jakichś systemów, które się będą zmieniać przy kolejnej władzy. Nie o to chodzi. Chodzi o konkretną zmianę w społeczeństwie. Bez miłości do dzieci nigdy nie poradzimy sobie z aborcją. Dlatego mówię, ten głos, niech on nigdy nie będzie głosem, stroną w dyskusji, bo to nie jest strona w dyskusji. Jest to trudny temat. Ale musimy go uwolnić od mocy złego ducha, bo zły duch ma w tym temacie autorytet. Tak? Czyli ma władzę także nad chrześcijańskimi rozwiązaniami. Tak? Ja wiem, to jest walka, to jest konkretna walka. Ja mam, znam wiele osób, które chodzi protestować pod kliniki aborcyjne. U nas w Londynie doszło nawet do tego, że stworzono takie strefy buforowe wokół klinik aborcyjnych, gdzie nie wolno podchodzić osobom wierzącym i się modlić. Nie wolno proponować pomocy osobom, które się udają do klinik aborcyjnych. Nie wolno z nimi rozmawiać. Polska też to czeka. Ale możemy temu zapobiec właśnie przez to, że zaczniemy zmieniać w naszym najbliższym otoczeniu sposób myślenia. Tak? Przestaniemy oceniać i patrzeć na ludzi przez pryzmat grzechu. Bo mój grzech nie jest lepszy od Twojego grzechu, ani nie jest gorszy od Twojego grzechu. Święty Jakub napisał w swoim liście, to mamy w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym, że jeżeli zgrzeszyłeś, złamałeś chociaż jedno przykazanie, to złamałeś wszystkie, jesteś winny wszystkich przykazań. Więc Twój grzech, o którym nikt nie wie, nie jest lepszy od tego, w wyniku którego poczęło się życie. Tak? A jeśli jeszcze do tego dokładasz ocenę, ale o tym jest inny odcinek na owcy. Kochani, to jest taki zarys tematu. Nieskładny, nieprzygotowany do końca, chociaż
przez tak długo przygotowany. Mam nadzieję, że choć odrobinę coś zmieni albo rozpocznie coś. Ja zapraszam do kontaktu, ja zapraszam do rozmowy. Nie do jakichś durnych dyskusji, przepraszam za słowo durnych, zwolenników i przeciwników, bo tu nie chodzi o dyskutowanie. Tu chodzi o realną, konkretną pomoc. O połączenie tej osoby, która na ten moment nie widzi innego rozwiązania niż oddanie dziecka. Niż pozbycie się dziecka, tak? A jest dużo rozwiązań, już teraz działających nawet. A tak naprawdę, jeżeli będziemy się modlić, Pan Bóg pokaże nam jeszcze mnóstwo innych, ale musimy pozbyć się oceny i otworzyć na miłość. I to na miłość trudną, bo miłość i do dziecka, i do rodziców dziecka, do mamy dziecka, do taty dziecka. Na miłość do lekarzy i do personelu medycznego, którzy no są odpowiedzialni za aborcję. Na miłość do wszystkich. I bez tej miłości, tak jak powiedziałem wiele razy już teraz, nic nie poradzimy. To tyle. Życzę wszystkim udanego tygodnia. Być może nagram ten odcinek kiedyś po raz kolejny. Może się kiedyś nie da się do tego tematu lepiej przygotować. W ogóle przygotować. Ja nie wiem, jak to zrobić lepiej. Robię to jak umiem. Za tydzień kolejny odcinek. Być może jutro uda się nagrać na żywo kazanko do święta Piotra i Pawła. Zapraszam, zachęcam do innych nagrań na owce. Może kiedyś do zobaczenia na żywo. Otwieram się na dyskusję. Mam troszeczkę więcej informacji na te, które tak nieudolnie przekazałem. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia kiedyś. Z Bogiem. Pa!